Hej kochani, tu Hulaj dusza, a Wy słuchacie kolejnego podcastu, tym razem z serii, gdzie jesteś. No i jest to ostatni podcast w tym naszym podcastowym tygodniu, tylko przypomnę, że na kanale są jeszcze dwa materiały, więc jeżeli ktoś ich nie słyszał, no to serdecznie zapraszam a kolejny odcinek zostanie wstawiony w poniedziałek o godzinie 18.30, o ile wszystko dobrze pójdzie. Standardowo zachęcam Was do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś chce zostać na dłużej, będzie mi bardzo miło, gdzieś na lewo, na prawo, od góry do dołu znajduje się przycisk subskrybuj, a teraz już bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Na samym wstępie tylko powiem, że jest to sprawa, o której chciałam powiedzieć już od dawna, ponieważ myślę, że jest ona nad wyraz interesująca i to, co się działo przez całą sprawę, to takie później tajemnice zaczęły wychodzić na jaw. Jest to coś niezwykle interesującego i jestem pewna, że ta historia zaciekawi Was tak samo jak i mnie, może nawet i bardziej. W każdym razie dzisiaj tak samo jak i ostatnio przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w stanie Missouri, a dokładnie to znajdujemy się w mieście o pięknej nazwie Spanish Lake, czyli na nasze hiszpańskie jezioro. Miasto liczy niecałe 20 tysięcy mieszkańców, więc raczej jest to mała miejscowość. Wcześniej miasto Miasto nazywało się hiszpańskim Stawem, oczywiście po angielsku, nie po polsku, a to dlatego, że w XVIII wieku stacjonowały tam wojska hiszpańskie i wybudowano dla nich własne posteruny. Początkowo była to wiejska osada ale z czasem obszar zaczął się rozbudowywać, budowano tam pierwsze osiedla, ludzie uznali, że warto tam zamieszkać i tym sposobem zrobiło się niewielkie miasto. Wiecie, drogie domy, ciekawa społeczność, dodatkowo też jest piękne jezioro. No i oczywiście wszystko, co potrzeba do życia tam jest. Ale rzecz jasna, trzeba zadać sobie pytanie, jak właściwie tam się żyje. I standardowo z odpowiedzią przychodzą dane statystyczne, ale niestety znalazłam tylko te z 2000 roku. Mówią nam one, że średnia wielkość rodziny liczyła 3,1, hehe, członków. Media na wieku to 31 lat, a na 100 kobiet przypadało 86 mężczyzn. Zajrzyjmy sobie jeszcze w portfele, a jakże, bo zawsze tak robimy. E, średni dochód rodziny wynosił około 40 24 tysięcy dolarów, a prawie 12% ludności znajdowało się poniżej granicy ubóstwa, co wydaje się być takim średnim wynikiem. Ostatnio mieliśmy tutaj małe wyniki, duże wyniki, no jest to taka typowa mieścina, gdzie, gdzie raczej ludziom się żyje dobrze. Poza tym w mieście są parki, sklepy, miejsca pracy i wszystko, co jest potrzebne do życia. Tyle w ramach opisu naszego otoczenia. Myślę, że, że to nam starczy, abyśmy sobie mogli ze Pani szlak wyobrazić. Zacznijmy. Więc historię od początku. A żeby to zrobić, musimy przenieść się na chwilę do Kalifornii, piękna, słoneczna Kalifornia, gdzie poznajemy naszą główną bohaterkę, która przyszła na świat 23 maja 1988 roku. Nazywa się ona Phoenix Rives, jest córką Goldie Rives. Od samego początku ta sprawa ma wiele znaków zapytania, a duża część z nich tyczy się rodziny Phoenix. No bo znamy imię matki, natomiast w internetach nie ma ani słowa na temat jej ojca. Ciężko stwierdzić, czy może to to był typ, który wyszedł po mleko i no, nie wrócił nigdy. Czy może odszedł z tego świata, co sprawiło, że nie mógł utrzymywać kontaktu z córką. Ciężko stwierdzić, jaka jest, jaka jest e, prawdziwa wersja zdarzeń. Ciekawe jednak jest to, że nasza bohaterka posiada dwa akta urodzenia. I na tym drugim ojciec jest wpisany, a Phoenix nosi już nazwisko Coldon. No, ale wszystko po kolei. Goldia, czyli matka naszej bohaterki, z zawodu była pracownikiem socjalnym, a prywatnie była nad wyraz religijną i ułożoną kobietą, dla której wiara i były najważniejsze. I może właśnie też ze względu na to wiele osób internetowych, detektywów interesowało się tym, kim jest biologiczny ojciec jej córki. No ale okej, okay, wiadome jest to, że przez pewien czas Goldia była samotną matką i całkiem dobrze sobie radziła, miała pracę, miała wsparcie bliskie wszystko się układało. Marzyła jednak o tym, by jej córka wychowywała się w pełnej rodzinie, a poza tym chciała poznać tego jedynego konia na księciu, który miałby takie same plany i wartości jak ona, który wierzyłby w to ona, no i też chciałby z nią założyć rodzinę. Wiemy, że przecież marzenia się spełniają i tak też było w tym przypadku. Gdy Phoenix była berbeciem, mając max 2-3 lata, jej mama poznała, a następnie poślubiła inżyniera imieniem i nazwiskiem Lawrence Coldon. Mężczyzna był bardzo, bardzo porządnym i honorowym człowiekiem Dla niego również wiara była nad wyraz ważna Więc dość szybko dogadał się z Goldią No bo mieli podobne poglądy, podobne perspektywy na przyszłość Po ślubie postanowił on przysposobić jej córkę I stąd właśnie mamy drugi akt urodzenia Gdzie Phoenix ma już nazwisko nowego ojca I rzecz jasna nie ma w tym nic złego Chociaż później będą z tego tytułu pewne niejasności No ale do... słyszeliście? To jest drugi kotek, ma na imię Albert i przyszedł się przedstawić. Zazwyczaj wycinam tego typu dźwięki, natomiast Alberta jeszcze na tym kanale nie było, więc powitajcie go. Mam nadzieję ciepło. Wracając do tematu, no będą pewne niejasności, ponieważ na jednym akcie urodzenia widnieje jedno nazwisko, na drugim drugie, ale tak jak wspomniałam, do tego sobie przejdziemy. W każdym razie mamy trzyosobową rodzinę z dobrą sytuacją finansową. Dla państwa Koldon tradycja, rodzina i wartości religijne są bardzo ważne, bo zarówno Równo Goldia, jak i Lorenz mają te same poglądy, liczy się też dla nich to, co ludzie powiedzą, przez co zwłaszcza Goldia robiła wszystko co w jej mocy, by ludzie mówili tylko te dobre rzeczy. I w większości przypadków tak właśnie też było. Czas mijał, Phoenix stawała się coraz starsza, była miłą, ułożoną i radosną dziewczynką. Cała rodzinę, całą rodzinę można było zobaczyć minimum dwa razy w tygodniu w lokalnym kościele. Zawsze byli uśmiechnięci i nienagannie ubrani. Goldia jako matka poświęcała bardzo dużo czasu swojej córce, kładła nacisk na naukę, zajęcia pozalekcyjne, no i savoir vivre, który odgrywał dużą rolę w życiu małej Phoenix. I nie były to wcale podstawy typu to, że savoir vivre to nie jest zupka z Vivona. No bo nasza bohaterka od najmłodszych lat wiedziała, co wypada, a co nie przystoi młodej damie. Zawsze słuchała się rodziców, wykonywała ich polecenia, wiedziała też, że jeśli matce nie spodoba się jakaś koleżanka, no to trzeba będzie w subtelny sposób się z nią pożegnać. Jak nie podziała, no to zawsze zostanie po wybijanie szybciej domu, ale na szczęście do tego nie dochodziło. Gdy Feniks była mniej więcej w czwartej klasie podstawowej, no to jej ojciec dostał pracę w innym stanie. Dokładnie to w Mizuri, co wiązało się z przeprowadzką całej rodziny, a to było całkiem na rękę naszej Goldii, czyli matce bohaterki. No bo ojciec zarabiał pieniądze poprzez przeprowadzkę, która wiązała się z awansem, zarabiał tych pieniędzy jeszcze więcej. Dzięki temu Goldia mogła zrezygnować ze swojej pracy, aby móc w pełni poświęcić się swojej córce. No i właśnie tym sposobem cała familia spakowała walizy i przyniosła się do Spanish Lake, czyli do miasta, o którym wspomniałam na początku. Był to zupełnie nowy etap w ich życiu. Wtedy też mniej więcej rodzice Phoenix podjęli decyzję o nauczaniu domowym. Jak wiadomo lub nie, w Stanach jest taka możliwość, trochę o tym mówiłam w temacie rodziny turpinów, no ale dla przypomnienia zasady takiego nauczenia są zależne od danego stanu. W niektórym jedynym wymogiem jest to, by rodzic sam miał skończoną szkołę, no i może to być nawet podstawówka. W innych stanach dziecko musi przychodzić różne testy i egzaminy, które są zgodne z podstawą programową. W większości przypadków testy układa rodzic i również on je sprawdza, a czasami nawet tego nie musi. I z tego co Czytałam, to w stanie Mizurii nie jest nawet wymagane zgłoszenie nauczania domowego do kuratorium, więc wątpię, by jakaś kon kontrola pod tym względem była. Czy to jest dobre, czy niekoniecznie? No cóż, dzięki temu rodzic może uczyć tego, na co ma ochotę i mówić to, co chce. Niekoniecznie jest to zgodne z taką ogólną wiedzą i nauką. No ale jak było w przypadku naszych bohaterów, w przypadku naszej rodziny, no to Goldia raczej dbała o to, by jej córka zdobyła odpowiednią wiedzę. Kładła nacisk na naukę, zależało jej na tym. W końcu zresztą Phoenix miała zostać lekarzem i nie wiem w sumie, czy to sama Phoenix chciała, czy może bardziej matka, no ale takie były plany od początku, więc oczywiście odpowiednia wiega, wiedza jest potrzebna. Bądź co bądź też, bohaterka odnosiła sukcesy w nauce i zajęciach dodatkowych, takich jak szermierka, grania, gra na pianinie, gitarze i na skrzypcach. Człowiek orkiestra i to dosłownie. Jej harmonogram zawsze był napięty, niczym planteka na żuku. Poza nauką, Goldia kładła duży nacisk na lekcje manier. Mówiła na przykład swojej córce, jak ma siedzieć, jak ma się zachowywać, jak ma się ubierać, co ma robić, a czego ma nie robić no, i w przypadku tej kwestii była duża liczba zakazów. Co na to wszystko sama Phoenix? Ano, ludzi karbudzi. Zawsze słuchała się swoich rodziców, chociaż wolałaby chodzić do szkoły z innymi rówieśnikami. Skąd to wiadomo? Ano, z tego powodu, że w okolicy, gdzie mieszkali Koldonowie, były też inne dzieciaki, no i od czasu do czasu Phoenix miała z nimi kontakt. Czasami dziewczyna siedziała na przystanku i, autobusowym i czekała, aż jej znajomi wrócą ze szkoły. Brzmi to dość normalnie, jednak przystanek był obok domu, a za każdym razem wszystko obserwowała jej matka. Goldia, nasza pani mama, prześwietlała znajomych córki jak tylko było można, wiedziała wszystko i o wszystkim. Zresztą Phoenix przez większość czasu była w domu, często rozmowy z przyjaciółmi odbywały się na werandzie domu państwa Coldon i wszyscy dookoła wiedzieli, że dziewczyna ma surową matkę. Brzmi to dość rygorystycznie. Ja też nie chcę tutaj wyolbrzymiać, bo to nie tak, że Golda niczym jastrzą obserwowała córkę 24 godziny na dobę, bo były momenty, gdy Phoenix mogła gdzieś wyjść ze znajomymi, no, ale musiała przestrzegać zasad. Wracała o ustalonej godzinie, dzwoniła do mamy, gdy dotarła na miejsce, co akurat no, nie jest raczej niczym okropnym. Natomiast w porównaniu do innych rówieśników, yy, jednak była ta, ta, ta ciągła takie sapanie w karki obserwacja. Oczywiście intencje były dobre. Phoenix miała swój telefon komórkowy, więc mogła dzwonić do znajomych i z nimi SMS-ować, chociaż raz na jakiś czas Goldia monitorowała te rozmowy, no ale też nie robiła tego niczym największym. Największy natręt z serii Dawaj, telefon, ja sobie poczytam, tylko bardziej subtelnie. I mama Phoenix w jednym z wywiadów powie, że Bóg dał jej córkę po to, by mogła ją chronić i starała się robić to, jak najlepiej umie, no bo później też posypie się fala krytyki, dlaczego tak taka nauka w domu, dlaczego takie obserwacje, wybieranie znajomych, po co to i na co, i w ogóle cała lista zasad do przestrzegania? I powtórzę to jeszcze raz: no, Goldia miała dobre intencje, natomiast wykonanie jest, jakie jest, robiła to, co uważała, że jest słuszne. W wieku nastoletnim dochodziło oczywiście do małych spięć między naszą bohaterką a jej rodzicami, ale to też nie było jakieś ogromne awantury. Bo jednak były dwie proste zasady. Pierwsza to taka, że rodzice zawsze mają rację, a druga zasada, no to patrz na zasady pierwszą. Żeby nie było to oczywiście jednostronne, no to warto dodać, że czasami nawet i rodzice chodzili na ustępstwa, pozwalając córce wyjść ze znajomymi lub zrobić prawo jazdy. Na ogół, Koldonowie wydawali się być Taką zwykłą, porządną, religijną rodziną z mojego miasta. Czas mijał, a Phoenix stawała się bystrą i nad wyraz inteligentną młodą damą, tak jak zresztą chciała i matka. W 2007 roku nasza bohaterka przystąpiła do matury i uzyskała z niej nad wyraz dobre wyniki. Dziewczyna dostała się na University of Missouri w mieście St. Louis i był to początek jej drogi dostania się lekarzem, przez co jej rodzice byli bardzo, ale to bardzo dumni ze swojej córki. Moment studiu był momentem, gdy Goldia postanowiła dać córce trochę luzu, uznała, że Phoenix jest rozsądna, można jej zaufać, no i opłaciła wynajem mieszkania dla córki, które dziewczyna wynajmowała razem ze swoją przyjaciółką. Natomiast no, no, brzmi to super, Bailando bez trzymanki, zmiana o 180 stopni, ale pamiętajmy, albo właściwie to trzeba powiedzieć, że Goldia była jedną z tych osób, które głoszą moc to ufam, znaczy kontroluję. Dzwoniła więc do córki kilka razy dzień, Phoenix co weekend przyjeżdżała do domu rodzinnego, by w niedzielę pójść do kościoła razem z rodzicami. Poza tym Goldia raz na jakiś czas przyjeżdżała do tego wynajmowanego mieszkania, no i mniej lub bardziej subtelnie grzebała Phoenix po szafkach, wszystko po to, by sprawdzić, czy aby na pewno córka nie spotyka się może z jakimś kawalerem. I spytacie może, no nawet jeśli to co z tego, no w końcu jest osobą dorosłą. Natomiast dla rodziców Phoenix był to bardzo ważny temat i zależało im na tym, by córka skończyła studia, zajęła się nauką, a nie jakimiś farfuslami. W sensie no, randkami i związkami. No ale rodzice pod tym względem mogli odsapnąć z ulgą, bo nic na to nie wskazywało, by Phoenix była w jakimś związku. I znowu w tak sobie czas mijał, wszystko wygląda jak kolejny etap życia młodej dziewczyny, tym razem studia dorosłe życie. Jednak na początku 2011 roku państwo Coldon poinformowali swoją córkę, że nie mają już wystarczających funduszy, aby opłatać jej mieszkanie. Na no, tym samym dziewczyna powinna wrócić do rodzinnego domu. Tak będzie dobrze dla budżetu domowego, a może i też będzie dobrze dla, dla wewnętrznego ego pani matki, no bo wiadomo, lepiej widzieć, co się dzieje na bieżąco. Nie no ja wiem, tutaj trochę hiperbolizuję, natomiast wielokrotnie pojawi się ten temat, że no, mama była z tych, co, co wszędzie by zajrzała, byleby tylko wiedzieć, co się dzieje. Ale na usprawiedliwienie mam to, że ta historia jest też przykładem, że nawet jeżeli staramy się wiedzieć wszystko i kontrolować wszystko, to często efekt. Jest odwrotny. W każdym razie Uniwersytet Phoenix znajdował się niedaleko miejsca jej rodzinnego domu, no i nie było przeszkód, by dziewczyna mogła sobie spokojnie z tego domu dojeżdżać, tym bardziej, że miała samochód. Dla naszej bohaterki, no, nie był to radosny moment. Mieszkając sama, cieszyła się na miastkom wolności, e, jednak nie było jej stać na samodzielne życie w St. Louis. Rodzice jej bardzo pomagali finansowo, no, i cieszyła się z ich wsparcia. Tak więc jedyne, co mogła zrobić, to cicho, chlipocząc, wrócić do domu. Rodzinnego. No i nie było to dla niej łatwe. Od razu można było zauważyć pewną zmianę w jej zachowaniu. Dotąd grzeczna Emila Phoenix wydawała się być wrogo nastawiona do swoich rodziców, a nawet i do znajomych. Nie było to kompletnie do niej podobne, bo dziewczyna zaczęła tworzyć konflikty w domu, buntując się zasadą rodziców. Często wsiadała w samochód i jeździła na przejażdżki, nie mówiąc rodzicom, gdzie jedzie i z kim jedzie. Spotykała się zazwyczaj z znajomymi, no ale również ci znajomi zauważyli zmianę w zachowaniu. Phoenix. Na przykład to, że nasza bohaterka potrafiła być niemiła bez konkretnego powodu i po prostu kłóciła się ze swoimi bliskimi, i to momentami z bardzo, ale to bardzo błahych powodów. No i ta zmiana w jej zachowaniu wcale nie była taka subtelna, no bo wszyscy dookoła zauważyli, że coś się dzieje, że o coś tutaj chodzi. Phoenix też wydawała się być czymś zmartwiona, no ale nie mówiła nigdy wprost o swoich problemach. Kilka razy, kiedy ją pytano, czy coś się dzieje, czy chciałaby się wygadać, no to nie, nie za bardzo chciała mówić, nie za bardzo chciała gadać. Zresztą przez wszystkich dookoła nasza bohaterka jest opisywana jako taka dziewczyna miła, z poczuciem humoru, bardzo uprzejma, ale też powściągliwa, jeżeli chodzi o jakieś takie osobiste tematy. Nie zmienia to jest... Jednak faktu, że kilka razy można było odnieść wrażenie, jakby się, dziewczyna się czegoś obawiała, e, powiedziała raz swojej przyjaciółce, że ma wrażenie, jakby ktoś ją obserwował, e, chociaż nie powiedziała kogo ma konkretnie na myśli, przyjaciółka starała się drążyć temat, no ale też Phoenix była jedną z tych osób, że im bardziej się naciska, tym bardziej zamyka się w sobie no efekt jest po prostu odwrotny i kaputyn z tego wychodzi. Natomiast były też takie sytuacje, gdzie ciężko było przymknąć na to oko, e, mianowicie razu pewnego Phoenix posprzeczała się ze swoją przyjaciółką imieniem Akira, e, dziewczyny znały się od dawna, miały ze sobą dobry kontakt i jeżeli wcześniej były jakieś sprzeczki no to były to takie typowe głupoty natomiast e, no ta awantura też nie tyczyła się niczego ważnego ale nagle w pewnym momencie Phoenix wyciągnęła krojochleb, e, no, dziewczyny się Działo akurat wtedy w samochodzie, w samochodzie naszej bohaterki, tam gdzie ona ciągle tam siedziała, zbyt w tym samochodzie. No i Akira, czyli ta jej przyjaciółka, powie później, że dziewczyna, co prawda, jej nie groziła, ani nic w tym stylu, że nawet Akira nie czuła się wtedy zagrożona, no ale są fakt wyciągania takiego przedmiotu i trzymania go w aucie wydaje się być dziwny. Na całe szczęście do niczego nie doszło. Dla mnie to tłumaczenie z serii, że, że nie, to nic takiego, takie tam koleżeńskie rozmowy też wydaje się być trochę to niestandardowe, no bo nie miałam takiej sytuacji ze swoimi znajomymi czy przyjaciółmi w trakcie jakiejś sprzeczki. Natomiast no, no nie wiem, może to była jakaś rutyna, jakaś taka sytuacja, która ich zdaniem była na porządku dziennym. W każdym razie ważne jest to, że do niczego nie doszło, a potem obie dziewczyny się pogodziły i wszystko było w miarę w porządku. Zmiany w zachowaniu Phoenix oczywiście zauważyli jej rodzice, którzy doszli do wniosku, że ich córka pewnie po prostu potrzebuje więcej czasu i przestrzeni, dużo się uczy, pewnie są to też zwi zmiany związane z tym, że no już nie mieszka w mieszkaniu wynajmowanym ze swoją przyjaciółką, tylko z rodzicami, musi się na nowo przyzwyczaić, więc po prostu trzeba dać jej czas, żeby ochłonęła. I tak właśnie ten czas sobie mijał, mijały dni, tygodnie, miesiące. Czasami było lepiej, a czasami było gorzej, tak jak w życiu bywa. Natomiast nie było słychać o jakichś większych ekscesach, to nie tak, że sąsiedzi plotkowali, czy tam znajomi coś mówili za plecami, o tym w ogóle nie było słychać. Każdy wiedział, że może Phoenix przychodzi przez trudniejszy okres no i tyle. Zbliżamy się więc do momentu, który sprawił, że ten podcast w ogóle powstał. Jest to niedziela 18 grudnia. E, mamy ten moment przed Bożym Narodzeniem, wszyscy więc się cieszą, jest chwila wytchnienia, moment, gdzie można spędzić czas z rodziną, przygotowując się do Wigilii. Tak też było w rodzinie Koldon, która jak pamiętamy była, jest i była nad wyraz wierząca. Tak też i ten czas e, miał być no, standardowo bardzo wyjątkowy. No i 18 grudnia, niedziela, tak jak zawsze, właściwie co tydzień, w niedzielę rano, cała rodzina wybrała się do kościoła. Co też nie było niczym nietypowym. Zawsze tam chodzili, zawsze można było ich tam zobaczyć, zawsze byli uśmiechnięci, zawsze byli ładnie ubrani. Tak też było tym razem. Ani zachowanie rodziny Phoenix ani jej nie wskazywało na nic niepokojącego. Po mszy cała rodzina wróciła do domu, jednak nasza bohaterka nie weszła do środka, tylko siedziała w samochodzie i rozmawiała z kimś przez telefon. Robiła tak już wcześniej. Zdaniem jej matki, no to. Było takie dziwne zachowanie, no ale tak jak już mówiłam, uznała, że trzeba dać córce spokój, a nie wszędzie niczym pies tropiący wtykać tego kinola. Więc Goldia jedynie obserwowała z okna i tam sprawdzała, co tam robi jej córka. Potem Phoenix weszła do domu, ale około godziny 14.20 wyszła z niego i wsiadła do samochodu, który należał do jej matki. Ten samochód to był czarny Chevy Blazer z roku 1998. Jej rodzice założyli, że pewnie chce z kimś pogadać przez telefon, tak jak robiła już wcześniej, wsiadała do samochodu i tam sobie z kimś gadała. Ona nawet nie wchodziła do tego auta po to, żeby gdzieś jechać tylko właśnie po to, żeby sobie porozmawiać przez telefon. Jednak tym razem e, po chwili Phoenix włączyła silnik i odjechała, nie mówiąc nikomu, gdzie się wybiera. I to już było nietypowe, ponieważ zawsze dziewczyna mówiła swoim rodzicom, gdzie jedzie, o której wróci. Natomiast w tym przypadku jej rodziciele założyli, że pewnie ich córka pojechała do sklepu spożywczego, bo wcześniej coś na ten temat wspominała, więc no, może tam. ewentualnie mogła wybrać się do przyjaciółki. było to na zasadzie domysłów. natomiast no, skoro Phoenix sama nie powiedziała, gdzie jedzie, no to już rodzice raczej założyli, że może oni nie usłyszeli, może na kim powiedziała. no i uznali, że pewnie był to ten sklep spożywczy. natomiast czas mijał, a ich córka do domu nie wracała, no bo ten sklep był niedaleko, to w ciągu godziny by była w stanie wrócić do domu, nawet gdyby to było dużo. Zakupy. Natomiast w ciągu godziny nie wróciła, więc rodzice pomyśleli, że pewnie spotkała jakąś przyjaciółkę, albo może w trakcie się z nią gdzieś umówiła i po prostu spędza z nią czas. No właśnie, czas. Czas w tego typu historiach jest bardzo ważny, a on sobie po prostu mijał. Fenix nadal do domu nie wracała. No i jej mama próbowała się dodzwonić do córki, przecież miała jej numer telefonu. Ten, ten telefon to bardzo często był używany. Kontakt z córką był prawie, że 24 godziny na dobę, ale tym razem Razem, Phoenix telefonu nie odbierała. Co więcej, zaczęło robić się ciemno, a nasza bohaterka no, nie miała w zwyczaju znikać na tak długo, ale jak już gdzieś jechała i ewentualnie miałaby zostać w jakimś miejscu dłużej, no to informowała o tych rodziców i mówiła, kiedy wróci. I była taka zasada, czy to pisana, czy nie pisana, że Phoenix miała wracać do domu przed godziną 12, czyli przed północą. Nawet jakby była na jakiejś imprezie, czy w ogóle gdzieś u koleżanki na spotkaniu, no to przed tą 12 miała być w domu. A tutaj cyk, 12 wybiła, a, znaczy północ w sensie, tak, północ wybiła, a Feniks nadal w domu nie ma, więc jej rodzice zaczęli dzwonić do znajomych z nadzieją, że może się u nich zasiedziała, że może tam jest, że może nawet jakaś impreza się wydarzyła, no oczywiście rodzice byliby w tej sytuacji źli, ale jednak lepsze jest to niż, niż to, że nie ma kontaktu z ich córką. Jednak jak to w tego typu historiach bywa, no nikt nie wiedział gdzie jest Feniks, nikt nie miał z nią kontaktu i u nikogo też w tamtym momencie nie przebywała. Minęła jeszcze jedna godzina, następnie następna, no i zmartwieni rodzice uznali, że jest to odpowiedni moment, by pójść na komisariat i zgłosić zaginięcie córki. I tak też zrobili w środku nocy. I mieli świadomość tego, że ich córka nawet gdyby miała zostać u kogoś na noc, to by im o tym powiedziała, nawet gdyby coś się wydarzyło, no to ktoś by ich o tym poinformował. Jednak jak to w tego typu zgłoszeniach, zgłoszeniach bywa? Funkcjonariusze nie Chętnie spisali wszystkie dane, twierdząc, że no, Phoenix jest pełnoletnia, jest młodą dziewczyną, może poszła na jakąś imprezę, może spotkała jakiegoś chłopaka, czego to już w ogóle rodzice nie chcieli słyszeć. Zresztą z perspektywy śledczych, no, nie było jej tylko kilku godzin, tak? No bo skoro około 14.20 wyszła z domu, a tutaj po 12 około godzinach nawet i nie, jej rodzice zgłaszają zaginięcie, okej. Okay. No bywa i tak, natomiast jest to wciąż 12 godzin. No cóż, funkcjonariusze pomarudzili trochę, ale zgłoszenie przyjęli. No i tutaj zaczyna się cały cyrk związany z śledztwem w tej sprawie, ponieważ rodzice naszej bohaterki twierdzą, że policja nie zrobiła nic, by znaleźć Felix. Mijały dni, a z dziewczyną wciąż nie było kontaktu. I oczywiście wszyscy próbowali do niej dzwonić. E, telefon nie odpowiadał, on potem już zostanie wyłączony. Sprawdzono wszystkie miejsca, gdzie ewentualnie mogłaby przebywać e, jej rodzice Spotykali się z jej znajomymi, z koleżankami, wypytując, czy może Phoenix chciała gdzieś pojechać, może ona kogoś poznała, no ale nikt, kompletnie nikt nic nie wiedział. Dodatkowo matka naszej bohaterki nie wiedziała też, gdzie, się, gdzie jest jej samochód, do którego zresztą Phoenix wsiadła, no bo wsiadła w auto, które należało do matki, odjechała tym autem, a tu ani córki nie ma, ani auta. Chociaż sprawa tego drugiego, czyli samochodu, miała się wkrótce rozwiązać, ale nie dzięki funkcjonariuszom. Mianowicie, moi drodzy, 1 stycznia 2012 roku znajomy rodziny jechał sobie spokojnie drogą, gdy zauważył na parkingu policyjnym samochód należący do mamy Phoenix. I był to taki parking, gdzie znajdowały się skonfiskowane auta, wiecie, gdzieś ktoś zobaczy porzucony samochód albo taki samochód, który zostanie zaparkowany w niewłaściwym miejscu, no to przyjeżdżają funkcjonariusze, odholowują auto, zresztą w takiej sytuacji też przez dwa tygodnie ten samochód może na Parkingu przebywać, a jeżeli dwa tygodnie upłyną, no to też właściciel, jeżeli zostanie znaleziony, musi zapłacić karę za to, że w ogóle jego auto tam przebywa. No i wracając z naszej historii, Coldonowie dowiedzieli się, że jest to ich samochód i co więcej, pojazd przebywa na tym parkingu od 18 grudnia, czyli od dnia, od dnia zaginięcia Phoenix. Natomiast przez cały ten czas nikt się z nimi nie skontaktował. Jak się okazało, auto znaleziono o godzinie 18:30, porzucone na środku drogi na północ miasta St. Louis. I trzeba tutaj wspomnieć, że dzielnica, w której pojazd został znaleziony, należała do jednych z najmniej bezpiecznych w całym kraju. Więc tak, to już mamy tutaj cały kraj w ogóle na uwadze, a nie tylko sam stan Missouri. Więc bez kija baseballowego, to tam lepiej nie chodzi. I w ogóle czasami to nawet ich strach w dzień. Okolica ta znajdowała się jakieś pół godziny drogi od domu Koldonów, jednak Phoenix no, nie miała w zwyczaju tam jeździć. I było też powszechne przekonanie, by lepiej omijać te rejony. Nikogo stamtąd nie znała, nigdy wcześniej tam nie jeździła, więc ciężko w ogóle sobie wyobrazić, dlaczego, dlaczego jej auto zostało tam znalezione. W ogóle te rodzice naszej bohaterki byli wściekli, że nikim nie powiedział o tym, że znaleziono samochód. No bo jak wiemy, w przypadku zaginięć najważniejsze są 40, jest 48 godzin, a w tej sytuacji Szukano Phoenix bez żadnego tropu, szukano też samochodu, a tak naprawdę samochód był na parkingu, i gdyby można było wcześniej dowiedzieć się o tym, że ten samochód jest na parkingu i że został, został znaleziony w takiej dzielnicy, to chociaż można byłoby zorganizować poszukiwania właśnie w tej dzielnicy, gdzieś w pobliżu, można byłoby przebadać ten samochód, zobaczyć, czy, czy może jakieś ślady zostały tam znalezione. No i co do tych śladów, to też jest tutaj ciekawa sprawa, ponieważ funkcjonariusze nie sporządzili nawet. No, tatki ze znalezienia pojazdu, bo jak uznali, no nic w środku ciekawego nie było, co warto zanotować. I tutaj pojawia się kolejna sprzeczność, ponieważ rodzice Phoenix powiedzą później, że w samochodzie znajdowała się torebka z dowodem osobistym ich, ich córki oraz jej buty i rachunek za telefon. Czyli jak najbardziej rzeczy Phoenix tam były, można było zobaczyć, kto w tym samochodzie siedział, można było w łatwy sposób połączyć dane osoby, do której należały dokumenty, z, danami, z danymi Phoenix, czyli Osoby, która jest osobą zaginioną. I tym sposobem stracono dwa tygodnie na poszukiwania samochodu, na poszukiwania Phoenix w miejscach, gdzie raczej by jej nie było, albo przynajmniej nie tam byłaby widziana ostatni raz. I nic dziwnego, że zrobiła się duża afera, jeżeli chodzi o ten znaleziony samochód, no bo jednak w tej sytuacji takie rzeczy są na wagę złota. I w poszukiwaniach są bardzo ważne, a tutaj okazuje się, że funkcjonariusze no, nie wykazali się najlepiej. Natomiast oni mają na swoje usprawiedliwienie to, że auto zostało znalezione oko około godziny 18.30, a wtedy jeszcze Phoenix nie widniała nigdzie jako osoba zaginiona, więc po prostu tego nie połączyli. Chociaż z drugiej strony, skoro mogli sprawdzić tablice rejestracyjne tego auta, to mogli w łatwy sposób dowiedzieć się, że samochód jest zarejestrowany na mamę Phoenix, czyli na Golnie, i wystarczało się z nią po prostu skontaktować. Więc chyba pod tym względem nie ma żadnego usprawiedliwienia, jest to jedno wielkie zaniedbanie, jeżeli chodzi o całą papierologię. Co więcej, rodzice Phoenix mieli zapłacić jakąś tam sumę za to, że ten samochód przebywał na parkingu. Tak jak mówiłam, to jest, miał być okres około dwóch tygodni, ale tutaj okazało się, że, że jednak już mają zapłacić, i to było chyba około 500 dolarów. Z czego oczywiście później rodzice Phoenix się odwoływali. No bo nikt, nikt ich o aucie nie informował. Poza tym funkcjonariusze zdaniem państwa Koldon wykazywali minimalne zainteresowanie całą sprawą. W momencie, kiedy znaleziono auto, no to coś tam, coś tam zaczęli robić, coś tam zaczęli sprawdzać, no ale nadal bez większego zaangażowania. Tak naprawdę większość kwestii związanych z całym śledztwem przejęli bliscy Phoenix. Oni rozwieszali ulotki, oni dopytywali się znajomych, jej rodzina wynajęła prywatnego detektywa, który zaczął zbierać informacje na temat dziewczyny. No i moi drodzy, tutaj, tutaj okazało się, że jak najbardziej jest co zbierać i wiele sekretów miało wkrótce wyjść na jaw. Pierwsza kwestia jest taka, że Phoenix nie zapisała się na kolejny semestr studiów. Był to semestr wiosenny, który odbywał się jakoś tak chyba w marcu 2012 roku. Co więcej, już pod koniec 2011 roku, czyli w tym semestrze zimowym, jej wyniki nie były tak dobre jak wcześniej. Można było zauważyć, że opuszczała zajęcia, opuściła się pod względem nauki. I z całą pewnością kwestia nie zapisania się na kolejny semestr nie jest kwestią zapomnienia o tym, no bo Phoenix zawsze się na te semestry zapisywała, wiedziała jakie są terminy. Jednak jej znajomi, z tego co wiem, nic na ten temat nie wiedzieli. Dziewczyna z nimi o tym nie rozmawiała, nie mówiła na przykład, że ma dość tych studiów, albo się tam nie odnajduje, chce zmienić kierunek, albo chce zacząć robić coś innego. W ogóle nie było takiej rozmowy, a przynajmniej tak powiedzieli oficjalnie jej przyjaciele. Ale jak też się okaże, rodzice Phoenix mieli też się wkrótce dowiedzieć, że ich córka prowadziła podwójne życie. Mianowicie, e, dziewczyna była od jakiegoś czasu w stałym związku i to, ta kwestia od jakiegoś czasu to jest 5 lat. Od momentu, kiedy miała 18 lat, do momentu, już miała 23 lata, e, miała chłopaka. I we wszystkich źródłach, jakie znalazłam, nie są podane jego pełne dane, jego pełne imię i nazwisko, znaczy imię jest. Wiemy, że mężczyzna nazywał się Michael, a nazwisko zaczynało się na literę B, e, bardzo Często w źródłach jest on opisywany jako po prostu Mike B. Ich związek wydawał się być poważny, biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie tych studiów, kiedy rodzice Phoenix wynajmowali jej mieszkanie i byli przekonani, że mieszka ona z przyjaciółką, to tak naprawdę mieszkała ona z Mike'em. I matka Phoenix była bardzo zdziwiona, kiedy się o tym dowiedziała, bo tak jak już powiedziałam wcześniej, Goldia często robiła jakieś niezapowiedziane wizyty, często zdarzało jej się mniej lub bardziej subtelnie grzebać po szafkach, sprawdzała wręcz wszystko pod kątem tego, czy jej córka się z nikim nie spotyka i nigdy nie znalazła w mieszkaniu śladu, który mógłby świadczyć o tym, że przebywa tam jakiś mężczyzna. Ale z drugiej strony też mogło być tak, że może jednak jakiś ślad został znaleziony i na przykład Phoenix powiedział, że to jest chłopak, partner, kolega tej przyjaciółki, z którą ona wynajmuje mieszkanie, albo że to jest jakiś jej kolega, no to już jest kwestia tego, jak dobrze chcemy coś ukryć. I tutaj biorąc pod uwagę fakt zachowania jej rodziców, takiej nadopiekuńczości, troszkę takiego bardzo tradycyjnego, aż za bardzo momentami stylu życia, kontrolowania, zabraniania, to duża część osób wcale się nie dziwi, że Phoenix nie powiedziała swoim rodzicom o tym, że ma chłopaka. Jej znajomi i przyjaciele doskonale o tym wiedzieli, natomiast jej rodzina już niekoniecznie, no bo Phoenix doskonale wiedziała, jak jej mama mogłaby na to zareagować. Tutaj chodzi o o kwestię tego, że mieszkała ona z jakimś partnerem bez ślubu, a nawet nie musiał być to żaden ślub, w ogóle sam fakt, że się ona z kimś spotykała, no przecież miała zostać lekarzem, miała studiować, miało być tak cudownie. Może tam kiedyś znalazłaby sobie męża, no ale póki co miała się skupić na nauce. A tutaj okazuje się, że kogoś poznała. My o tym Michaelu też za wiele nie wiemy. Może na przykład pochodził on z jakiegoś środowiska, którego nie zrozumieliby jej rodzice. Może na przykład nie był wierzący, może pochodził z jakiegoś tam szemranego otoczenia. No, nic na jego temat nie znalazłam. Z jakiegoś powodu pewnie też Phoenix nie chciała go przedstawić rodzicom. No, ale wracając do tematu, to ciekawe jest to, że w dniu zniknięcia dziewczyna rozmawiała z tym swoim chłopakiem Mikeiem 10 razy przez telefon, a jedna rozmowa trwała dwie godziny. Właściwie tak rozmawiała 10 razy, 10 połączeń było w przeciągu dnia przed zniknięciem i w dniu zniknięcia. No i prywatny detektyw, wynajęty przez jej rodziców, chciał się dowiedzieć o czym oni rozmawiali, co tam się działo w ogóle, czy może Phoenix o czymś mówiła. Natomiast kiedy do tego Michaela B. zapukał prywatny detektyw, no to on mu powiedział jedno wielkie bujaj się panie, no bo nie ma nie ma obowiązku mu się tłumaczyć. No i w tej sytuacji rodzice Phoenix powiedzieli o tym funkcjonariuszom, że dowiedzieli się o tym, że ich córka ma chłopaka, że się z nim spotyka, że ona się z nim kontaktowała. No i że ich zdaniem to on jest odpowiedzialny za zniknięcie Phoenix. On na na pewno coś wie, może o nią gdzieś ukrywa, może coś jej zrobił. W tej sytuacji funkcjonariusze jakąś tam inicjatywę wykazali, no bo przesłuchali tego Majka. no i doszli do wniosku, że to jest bardzo miły człowiek, który jest chętny do współpracy i chętnie, chętnie odpowiada na wszystkie pytania. Natomiast jeżeli chodzi o tą długą rozmowę, na jaki temat ona była, czy może Phoenix o czymś konkretnym mówiła, no to Mike też troszkę tak enigmatycznie odpowiadał, twierdząc, że nie pamięta że to nie było nic poważnego, nic konkretnego, że może troszkę się sprzeczali w ostatnimi czasy, a powód tych sprzeczek był całkiem poważny, no bo jak się okazuje, Michael podejrzewał, że Phoenix nie jest mu wierna. I tutaj, moi drodzy, na jaw wychodzi kolejny sekret, ponieważ okazało się, że nasza bohaterka miała zakupione dwa telefony. Pierwszy telefon to był ten telefon, który chyba kupili jej rodzice, on służył do kontaktu właśnie z rodziną ze znajomymi, dzwoniła też z tego telefonu do tego swojego chłopaka Michaela, no ale okazało się, że Phoenix ma też drugi telefon i ten drugi telefon służył do kontaktu z drugim chłopakiem, z którym ona się spotykała. Jeśli chodzi o tego drugiego mężczyznę, to wiemy jedynie tyle, że również miał on na imię Michael, natomiast nic więcej na jego temat nie jest udostępnione, nie znamy nazwiska, nie wiemy jak wygląda, nie wiemy ile ma lat, nic na jego temat nie jest wiadome, ja tutaj próbowałam dziś na redditach szukać, jacyś, jacyś internetowi detektywi, ale nic, nawet jakichś takich pogłosek, plotek, proteczek nie znalazłam. Więc jeżeli może wy kiedyś interesowaliście się tą sprawą, może przeczytaliście coś więcej, znacie jakieś dodatkowe informacje, no to będę bardzo wdzięczna za napisanie tego w komentarzu. Jedyne co można wyczytać, to to, że również i ten drugi chłopak został przesłuchany i funkcjonariusze oficjalnie powiedzieli, że nie ma on nic wspólnego ze zniknięciem Phoenix, ma on jakieś alibi, no, no nie wiem, nie, nie nie ma on z tym nic wspólnego, w ogóle o nic nie wie. Spotykali się od niedawna i to nie było nic poważnego. Jednak jak sami widzicie, no mamy tutaj dość spore drugie życie, takie sekretne, no bo okazuje się, że dziewczyna nie chciała kontynuować studiów, miała chłopaka, drugiego również. No ale wcale nie jest to koniec dziwnych odkryć, ponieważ jej mama postanowiła przeszukać pokój córki z nadzieją, że może coś tam znajdzie, jakiś tam pamiętniczek, kapowniczek, coś poprzegląda, coś, co, co będzie rzuci nowe światło na całe śledztwo. No i faktycznie Goldia znalazła coś, co wydało się być całkiem niepokojące, ponieważ odkryła ona ręcznie zapisaną notatkę, która brzmiała w ten sposób... Uważamy, że musisz podjąć decyzję przed 2012 rokiem, inaczej pokażemy ci, co możemy zrobić twoim rodzicom. Ta druga część akurat jest zależna od tłumaczenia z tymi rodzicami, że pokażemy ci pokażemy to twoim rodzicom albo pokażemy, co, co, co można z twoimi rodzicami, jakoś tak mniej więcej, ale na pewno ta pierwsza część brzmi, że uważamy, że musisz podjąć decyzję przed 2012 rokiem. No i pojawia się tutaj pytanie, kim są ci enigmatyczni my, no bo w końcu, jakaś tam forma mnoga. No ale chyba najdziwniejszym elementem w tej całej notatce, notatce jest to, że charakter pisma wyglądał jak pismo Phoenix. Jej matka nawet postanowiła porównać to pismo z notatki z pismem z jej zeszytu, z jakichś tam książek no i okazało się, że jest to dosłownie to samo pismo. Więc najwyraźniej to Phoenix napisała tę notatkę, ale pojawia się oczywiście pytanie po co? A jeżeli już taką notat notatkę napisała, no to co oznacza ta wiadomość i do kogo ona jest skierowana? Czy napisała ją sama do siebie, czy może chciała ją komuś dać? Goldia w jednym z wywiadów powie później, że jest zdania, że treść tej wiadomości została podyktowana Phoenix, a ona to po prostu zapisała. Tak jakby na przykład rozmawiała z kimś przez telefon i ta osoba jej to podyktowała. Co wydaje się być no, trochę mało logicznym moim zdaniem, ale tak naprawdę kwestie tej notatki co sobie jeszcze trochę dopowiemy, jak już przejdziemy do tych tropów i teorii. Wracając do naszego tematu, to trzeba wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie o nagraniu wideo, które zrobiła Phoenix przed swoim zniknięciem. Tak, jakiś czas przed. I nie jestem pewna, czy to było nagranie na jej telefonie komórkowym, no bo z tego co wiem, to jej telefon nie został znaleziony, ale mogło to być równie dobrze jakieś nagranie, które znajdowało się na jej komputerze. W każdym razie udało się dotrzeć do tego nagrania. No i na nagraniu widać Phoenix, która wydaje się być bardzo smutna, siedzi ona w samochodzie, ale tak jakby była na tylnym siedzeniu, no i mówi, że chciałaby zacząć wszystko od nowa, ale niestety nie może stworzyć siebie od nowa. E, dziewczyna później na nagraniu pomodliła się i poprosiła Boga, by pomógł jej zaakceptować to, czego już nie może zmienić. Dodała również, że nie pamięta, kiedy ostatni raz była szczęśliwa. I tutaj również tak naprawdę mało informacji znalazłam na temat tego nagrania. Czy może ona je komuś wysłała, czy to było takie nagranie z nadzieją, że ktoś je znajdzie, czy to było takie nagranie samemu dla siebie. Nie zmienia to jednak faktu, że poszukiwania trwały, ale nie przynosiły one żadnych rezultatów. Rodzice Phoenix robili wszystko, aby znaleźć swoją córkę, aby nagłośnić całą sprawę, wydali mnóstwo pieniędzy e, na to, aby no, znaleźć Phoenix, na to, aby nagłośnić sprawę w telewizji. Na prywatnych detektywów. Tych pieniędzy wydali tak dużo, że zastawili własny dom, i z tego co znalazło najnowsze informacje, to niestety musieli ten dom sprzedać, aby spłacić swoje zadłużenia. Matka dziewczyny w kilku wywiadach wyraziła swój zawód w związku z działaniami funkcjonariuszy. i zdaniem nie zachowywali się oni profesjonalnie, nie potraktowali tej sprawy priorytetowo, a może gdyby to zrobili, no to udałoby się znaleźć Phoenix. I z tego co wiem, to są dostępne w internecie wywiady z Goldią i wiele osób pisze, że kobieta zachowuje się tam w sposób dziwny, tak jakby bardzo chciała wszystko zatuszować, chciała postawić swoją córkę w dobrym świetle nie chce nic mówić na temat tych chłopaków, tego, że w ogóle jej córka się z kimś spotykała, opisuje ją jako taką grzeczną i ułożoną dziewczynę, no i zdaniem Goli to z całą pewnością jej coś złego się przytrafiło. No ale do tych teorii to sobie za momencik przejdziemy. Oficjalnie do dnia dzisiejszego Phoenix jest osobą zaginioną, ale wcale nie oznacza to tego, że nikt jej nie widział, ponieważ są pewne doniesienia na temat jej obserwacji. Mianowicie w 2014 roku jej przyjaciółka imieniem... I nazwiskiem Kelly Forkert zgłosiła, że prawdopodobnie widziała Phoenix w samolocie lecącym z Las Vegas do St. Louis. Dziewczyna, która widzia którą widziała, wyglądała identycznie jak Phoenix i nawet zawołała jej imię, a wtedy tamta nieznajoma się odwróciła. Jednak kiedy Kelly zapytała ją, czy jest Phoenix i co tam robisz, gdzie, czemu, czy, czemu wszyscy ciebie szukają, no to tamta dziewczyna zrobiła wielkie oczy, jak sarna na autostradzie i wydawała się być bardzo zdziwiona tym, że ktoś się o to pyta. Powiedziała, że ona nie jest żadną Phoenix, że to musi być pomyłka. Kelly jest zdania, że z całą pewnością była to Phoenix. Co więcej, była ona w towarzystwie trzech innych młodych dziewczyn oraz dwóch mężczyzn, których określiła jako przypominających piłkarzy. Prawdopodobnie chodzi tutaj o ich posturę, budowę ciała. No, nie wiem właściwie, co tam do końca autor mógł mieć na myśli, no ale tak określiła tych mężczyzn. Inną obserwację zgłosił znajomy rodziny nazwiskiem Hargrove. Powiedział, że spotkał Phoenix dwa razy w 2014 roku w lokalnym sklepie w mieście St. Louis, niedaleko miejsca, gdzie zresztą został porzucony samochód. Gdy do niej podszedł, zapytał dziewczynę, czy zna Davida Scotta, który był wujkiem Phoenix i tak naprawdę ten pan Hargrove znał tego wujka i kojarzył, że jego siostrzenica zaginęła. I na to pytanie kobieta ani nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła, e, też nie potwierdziła, czy jest ona Phoenix. To było coś w stylu, że zapytano ją, czy jesteś Phoenix, natomiast ona zapytała, czy, czy wyglądam na kogoś, kto mógłby być Phoenix. Poza tym była ona bardzo zdystansowana i niechętna do rozmowy. Oczywiście ten znajomy rodziny zgłosił swoją obserwację na komisariat i taka ogólna informacja została wydana, że jeżeli ktoś jest tą kobietą ze sklepu albo kobietą z samolotu, no to niech się zgłosi. Natomiast nikt w związku z tym się nie zgłosił. I moi drodzy, na dzień dzisiejszy nie wypłynęły żadne nowe informacje w tej sprawie, nikt więcej nie widział Phoenix, ani kobiety, która ewentualnie mogłaby Phoenix być. Co prawda był jeden trop, ponieważ... W stanie Alaska znaleziono kobietę, która posługiwała się imieniem i nazwiskiem Phoenix Reeves, czyli te imię i nazwisko z pierwszego aktu urodzenia Phoenix. Jak już wcześniej wspominałam, były dwa akta urodzenia. Jeden tyczył się tego nazwiska, prawdopodobnie po matce albo po biologicznym ojcu, natomiast drugi akt urodzenia był już ze zmienionym nazwiskiem. No i znaleziono kobietę, która miała imię i nazwisko takie jak w tym pierwszym akcie, jednak no, ten trop okazał się być bezskuteczny. I w tym momencie chciałabym przejść do ewentualnych teorii i możliwości, do tego, co mogło się wydarzyć i co tak naprawdę spotkało Phoenix. Tak więc, moi drodzy, pierwsza i taka teoria, która najczęściej się pojawia, głosi, że Phoenix żyje, ma się dobrze lub może niekoniecznie, no ale całe zniknięcie, które, które się wydarzyło, zostało przez nią zaplanowane lub ewentualnie też przez osoby, które mogły jej w tym pomagać. Co na to Wskazuje. wskazuje na to fakt, że dziewczyna nie zapisała się na kolejny semestr studiów, tak jakby doskonale wiedziała, że tam nie pójdzie. Jednak nikomu o tym nie powiedziała, co wygląda w ten sposób, jakby chciała całą sytuację ukryć. Poza tym, na miesiące przed jej zniknięciem, Phoenix zachowywała się dość dziwnie. Widzimy, że miała wrażenie, że ktoś się śledzi, ktoś się obserwuje. Niewykluczone, że wpadła w złe towarzystwo, może nie zniknęła z własnej woli, może nie zaplanowała. Swojego zniknięcia z własnej woli, no ale ta teoria zakłada, że jednak nie była to taka sytuacja, że Phoenix nie wiedziała o tym, że zniknie. O tym świadczyć może też film, wideo, który został nagrany, który być może Phoenix miała nadzieję, że zostanie znaleziony, gdzie modli się do Boga o to, aby mogła zaakceptować to, czego nie może zmienić. Dodatkowo, zdaniem niektórych, fakt, że auto zostało znalezione w tej bardzo nieciekawej dzielnicy, oraz ta notatka ręcznie napisana, przez Phoenix. Wyglądają w ten sposób, jakby miały to być takie ślady, mające na celu zmylić policję, zmylić osoby, które będą jej szukać. No bo, w końcu, skoro widzimy samochód zostawiony w nieciekawej dzielnicy, a to nie jest taka nieciekawa dzielnica, że jeden Sebastian z drugim stoją w bramie, tylko no, tam w środku dnia ludzie potrafią z tentoletami wchodzić i, i mogą tam się dziać różne rzeczy. Akurat na ten temat miałam okazję przeczytać na Reddicie od osób, które no, miały nieciekawe, sytuację, być tam kiedyś, albo przynajmniej słyszeć historię z tamtego miejsca i naprawdę no, jest to jedna wielka jazda bez trzymanki, tak więc samochód znaleziony w takiej dzielnicy nie świadczy o niczym dobrym. A notatka mogłaby wskazywać na to, że ktoś zmusił Phoenix do zniknięcia albo ktoś może ją szantażował. Jednak z drugiej strony, skoro dziewczyna sama sobie tę notatkę zapisała, to też może być dowodem na to, że jest to trop, który ma na celu zmylić wszystkich dookoła. Na prawdziwość tej teorii przy Fakt, że dwa lata po swoim zniknięciu była widziana przez ludzi, którzy ją znali, czyli przez tą koleżankę, właściwie tą dobrą przyjaciółkę, oraz przez jakiegoś tam znajomego rodziny. I oczywiście nie ma tutaj stuprocentowej pewności, że to była Phoenix, bo kobieta no, z jednej strony zaprzeczyła, z drugiej nie do końca, no ale nie przyznała się do tego, że jest Phoenix. Jednak fakt, że osoba tak bardzo podobna, widziana w tym samym miejscu, no bo w obu tych przypadkach było to miasto St. Louis, no wydaje się, to troszkę dziwne. Jeżeli chodzi o kwestię tego samolotu, to w bardzo łatwy sposób można sprawdzić, na kogo był bilet lotniczy, na jakie imię i nazwisko. Zakładam, że ten trop został sprawdzony i najprawdopodobniej po prostu nie było tam imienia i nazwiska Phoenix. Ale, jeżeli dziewczyna postanowiła sama z siebie uciec, zacząć życie od nowa, to zapewne posługuje się innymi danymi, innymi dokumentami. Raczej nie by życia od nowa na swoje imię i nazwisko. Z tego co jest wiadome, to ani numer ubezpieczenia Phoenix, ani jej konta bankowe nie były ruszane od momentu jej zniknięcia. Co akurat w tej sytuacji też wydaje się być logiczne. Bądź co bądź ta teoria zakłada, że jeżeli Phoenix zniknęła, to nie chce zostać znaleziona. A jeżeli nie chce zostać znaleziona, no to musi mieć ku temu powód. I tutaj powodów jest kilka. Wiele osób podnosi temat jej rodziny, tego, że byli oni bardzo konserwatywni, że Phoenix chciała oderwać się od swojej matki, co biorąc pod uwagę jej życie i to, jak faktycznie ta, ta tradycja, ta kontrola miała miejsce, no wydaje się to z jednej strony logiczne, natomiast z drugiej strony, czy po tylu latach Wiedząc, że jej rodzice zostawili dom, że stracili pieniądze, że jej szukają, czy nie mogłaby chociaż przekazać funkcjonariuszom informacji, że żyje ma się dobrze i po prostu nie chce mieć kontaktu z rodziną. Akurat ta, te wyjaśnienie nie za bardzo mi pasuje, ale pojawia się też taki argument, takie wyjaśnienie, że może dziewczyna dołączyła do programu ochrony świadków. Tutaj już ciężko stwierdzić, co mogło się wydarzyć, no bo każdego z ulicy do takiego programu nie biorą. No ale sytuacji mogły być. Mn... Mnóstwo. Czy w takim przypadku i rodzice są o tym informowani? Pojęcia nie mam. Na reddicie, z którego też brałam różne spekulacje, różne doniesienia, ludzie piszą, że raczej nie ma obowiązku informować o tym rodziców i nawet lepiej, jeżeli rodzice o tym nie wiedzą. Wtedy też tożsamość jest zmieniana, no i można byłoby też w ten sposób wytłumaczyć to, że funkcjonariusze nie wydawali się być przejęci zniknięciem dziewczyny. Rodzina naszej bohaterki nie jest w stanie uwierzyć w to, że Fenix zniknęła z własnej woli, że ona to zaplanowała. Są pewni, że trafiła ona do złej dzielnicy, trafiła ona na złe osoby. Może ktoś, ktoś ją do czegoś zmusza, ktoś na przykład każe jej wykonywać najstarszy zawód świata, bo, bo właśnie w to wierzy. Że jej rodzice. I oczywiście taka też może być prawda. Ta teoria, że Phoenix wiedziała o tym, że zniknie, wcale nie wyklucza tego, że mogła trafić na złe osoby, które postanowiły e, no, kazać jej wykonywać na przykład taką pracę wbrew jej woli albo nawet za jej wolą. I tak naprawdę też wiele osób skłania się ku tej teorii, że Phoenix wpadła w złe towarzystwo, w oso zapoznała osoby, które obiecały jej gruszki na wierzbie, i ona w to uwierzyła, e, postanowiła zdecydować się na to, aby im zaufać, aby na przykład podjąć próbę takiej ani innej pracy, lub na przykład ktoś mógł jej powiedzieć, że wygląda jak modelka i że może z nimi pojechać do Los Angeles, do Las Vegas, tam będzie miała świetną karierę w modelingu. Phoenix mogła takim osobom zaufać, mogli też obiecywać cokolwiek innego, a prawda okazała się być okropna. Inna teoria jest taka, że Phoenix mogła mieć początki jakiejś choroby. Na to może wskazywać fakt, że czuła, że ktoś ją obserwuje, czuła się śledzo śledzona, może dlatego też nagrała ten filmik, może notatka, którą napisała, napisała sama, a miała wrażenie albo myślała, że ktoś jej ją napisał. To właśnie może wskazywać na początki rozwoju takiej choroby. W ogóle cała zmiana jej zachowania, te wrogie nastawienie do ludzi dookoła. No, no, może, 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 dobrze, może tak być. Jednak z tego co wiem, um, takie osoby, chcąc na przykład ukryć się, bo sądzą, że są śledzone, bo sądzą, że ktoś się obserwuje, czy byłaby w stanie wtedy zaplanować swoją ucieczkę w tak logiczny sposób, w tak przemyślany sposób? No te kwestie bym już zostawiła raczej do rozważania dla lekarzy, jednak z drugiej strony teoria i wersja wydarzeń może być taka, że Phoenix wierzyła w to, że jest obserwowana i chciała gdzieś uciec, jednak na swojej drodze trafiła na osoby, które postanowiły to wykorzystać i niestety miały złe intencje. Kolejną teorią, w którą też poniekąd wierzą jej rodzice i niektórzy ludzie, którzy mieli okazję zapoznać się z tą sprawą, jest to, że Phoenix trafiła na jakiegoś seryjniaka albo na osobę, która postanowiła zakończyć jej życie. I tutaj pojawia się historia z tym Michaelem B., czyli z tym ich chłopakiem. I tutaj sytuacja wydaje się być o tyle ciekawa, że część osób, które znały Michaela, są w stanie stwierdzić, że mężczyzna był wcześniej w toksycznych relacjach, w związkach, które nie kończyły się zbyt dobrze, czasami nawet stawały się jakieś awantury fizyczne. No i po jakimś czasie, po zniknięciu Phoenix, Michael związał się z nową dziewczyną, która wielokrotnie pytała go o Phoenix, pytała się, co o niej wie, czy wie coś o tej sprawie. No i razu pewnego mężczyzna miał powiedzieć, żeby przestała pytać go o kogoś, kto już nie żyje. I to oczywiście brzmi tak, jakby Michael doskonale wiedział o tym, że Phoenix już z nami nie ma. Pytanie dlaczego, czy, czy on im za to odpowiada, czy może Phoenix planowała coś zrobić i go o tym poinformowała. Jednak z drugiej strony, jego jakikolwiek udział w zniknięciu Phoenix został oficjalnie wykluczony, więc to też jest zastanawiające. No ale mieliśmy już takie sytuacje, że ktoś ma idealny alibi, a prawda wychodzi dopiero po latach. Bądź co, bądź moje. Drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty, informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jeżeli ktoś wcześniej interesował się tą sprawą, a zakładam, że tak jest, no bo powstało mnóstwo interesujących podcastów, materiałów na ten temat. Jeden z nich to na przykład podcast na kanale Czarna Wdowa i serdecznie Was polecam, jeżeli ktoś jeszcze wcześniej nie znał tego kanału. Bądź co bądź, jeżeli znacie jakieś dodatkowe informacje na temat sprawy Phoenix Coldon, o których tutaj nie wspomniałam, to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się tym w komentarzu. A teraz póki co zachęcam Was. Do dołączenia do naszej małej gry. Mianowicie osoby, które dotarły do końca, do tego momentu, piszą w komentarzu dziwna notatka. No bo przynajmniej dla mnie jest ona najbardziej zastanawiającym elementem w tej całej historii. Jestem ciekawa, jakie są Wasze teorie, co Wy o tym myślicie. Standardowo zachęcam Was do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie. A jeżeli ktoś chce, to zapraszam na Instagrama i do usłyszenia.